Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. W dzisiejszym materiale chcę poruszyć kwestię związaną z tak zwanym problemem ze sprzedażą auta używanego. Czasami tak się zdarza, że wystawiacie auto w ogłoszeniu, mija tydzień, drugi, trzeci, jeden telefon, ale Pan średnio zainteresowany. Możliwe, że też sprzedający identyczny egzemplarz, który próbuje wybadać rynek, a Wy potrzebujecie pieniędzy, bądź po prostu już macie upatrzone inne auto. Co w takim aspekcie robić? Od razu opuszczać cenę? No właśnie niekoniecznie. Zacznijmy od kwestii numer jeden. Oczywiście cena jest najważniejsza. Zawsze to będę powtarzał. Ja sprzedając swoje auto, dobrze wiem, co sprzedaję i w jakiej jest kondycji to auto, dlatego staram się cenę ustawiać w miarę rynkowo. Jak zależy mi na sprzedaży, ta cena jest dobrze wypośrodkowana pod tym kątem, żeby sprzedać dany egzemplarz. Oczywiście, jeżeli komuś zależy na tym, żeby sprzedać je bardzo dobrze i sprzedaje je w górnych widełkach cenowych, musi liczyć się z tym, że będzie musiał poczekać trochę dłużej, aż trafi na tak zwanego swojego amatora. Oczywiście każde auto da radę w Polsce sprzedać, tutaj nie trzeba już na ten temat mówić, ale przejdźmy do aspektu drugiego. Usiadłbym jeszcze raz na spokojnie przy ogłoszeniu. Zapewne wystawiacie je w internecie, usiądźcie sobie przy komputerze i jeszcze raz przeanalizujcie treść ogłoszenia. Ja na pewno w niedługim czasie zrobię jeszcze krótki poradnik o tym, jak zrobić sesję zdjęciową samochodu i to nie żadną lustrzanką, specjalnie wezmę telefon, żeby pokazać, że zwykłym telefonem też można zrobić fajną sesję zdjęciową samochodu i fajnie to może wyglądać, jak również jak zrobić opis do takiego ogłoszenia. No i trochę już tutaj rozszyfrowałem. W pierwszej kolejności, jeżeli minie 2 czy 3 tygodnie, polecam wziąć auto, pojechać jeszcze raz w plener zupełnie inny, nie market, nie stacja benzynowa, nie pod myjnią, nie na podwórku, tylko wziąć nawet kawałek takiej właśnie gdzieś łąki, tak żeby to zdjęcie było trochę bardziej klimatyczne. Tamte zdjęcia wyrzucić, wstawić zupełnie nowe zdjęcia. To jest pierwsze. Drugie to jest zmiana opisu. No czasami pojawia się taki opis. Stan jak na foto. Albo ktoś wystawia taki długi elaborat, że niektórym kupującym nie chce się go do końca czytać. I mówię Wam zupełnie serio, nie ma co przesadzać z długością takiego opisu. Albo iść w taką bajkową historię. Ostatnio były dwa takie przypadki, gdy jeden sprzedający bodajże od Mercedesa i od BMW zrobili sobie taką bajkową trochę historię, gdzie opowiadali o wadach tego samochodu, próbowali przekuć je w zalety, aczkolwiek nie wiem, czy do końca służy to sprzedaży, co samej promocji ogłoszenia, bo wyświetleń było bardzo dużo, a bodajże to auto jeszcze się nie sprzedało. Ja polecam jeszcze, bo często od razu, jak to się mówi, wystrzelacie się na starcie. Gdy wystawiacie ogłoszenie, nie piszcie takich tekstów w stylu dokładam gratis opony, czy tam koła zimowe. Nie ma sensu. Lepiej to zostawić jako argument, jeżeli ktoś już przyjedzie oglądać Wasze auto. Czasami brakuje takiego bodźca do zakupu i właśnie to może być taki patent na to, że kogoś przełamiemy do tego, żeby kupił nasze auto. No i kolejny aspekt. Ja polecam jeszcze, żeby zastanowić się nad tym, czy czasem nie warto zmienić portalu aukcyjnego tego serwisu ogłoszeniowego. Jeżeli wystawiacie na Automoto, przerzućcie ogłoszenie na OLX-a. Ok, możecie wystawiać na Automoto i OLX-ie. Może warto wejść na przykład w Motogratkę albo bezpośrednio zainwestować trochę więcej w pakiecie w Allegro. To są takie oczywiście podstawowe niuanse. No, jeżeli bardzo Wam zależy na sprzedaży, oczywiście najważniejszym kryterium też będzie cena. Ja tutaj pokazywałem wszystko, co można zrobić, żeby nie opuszczać sceny. Jeżeli sprzedajecie na przykład auto niszowe, no, nie będzie łatwo sprzedać i zapewne tutaj sesja najlepszego fotografa na świecie nie pomoże Wam w sprzedaży tego samochodu, tylko będzie istotna cena. Ale ja polecam, że jeżeli już opuszczacie cenę, róbcie to tak trochę psychologicznie. Nie na 15 tysięcy, tylko na 14 900. Zawsze będzie to już trochę lepiej wyglądało. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi uda Wam się te swoje auta sprzedać chociaż odrobinę szybciej. Ok, to będzie na dzisiaj tyle, bo już widzę, zaraz deszcz będzie padał, więc kończę. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!